Kochani, Kilka dni temu jeszcze z Ameryki opublikowałem taki film, w którym dzielę się dość zaskakującą dla mnie kwestią związaną z nowym sposobem przedstawiania się wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Jak się rozpoczyna nowy rok szkolny czy akademicki, to uczniowie, studenci muszą przedstawić się z imienia, nazwiska i uwaga zaimka. Czyli jeżeli na przykład jakaś dziewczyna nazywa się na przykład Mary, to żeby nie mówiono do niej po imieniu, ale żeby mówiono o niej per on. Postawiłem wówczas tezę, że ten zwyczaj zapewne zawita także i do nas niebawem, ale myliłem się, ten zwyczaj już jest u nas. Zobaczcie, jak na TikToku uczą wasze dzieci nowego sposobu przedstawiania się. Przychodzisz ze znajomymi do kina i zauważysz swoją osobę przyjacielską. Wskazujesz na nią palcem, chociaż to jest trochę niegrzeczne, i mówisz: patrzcie, ono jest moją osobą przyjacielską, nazywa się XYZ. Chcesz zapytać znajomych, hej, czy ono może iść z nami? Po prostu we wszystkich sytuacjach, w których powiedzielibyście ona, mówcie ono, we wszystkich sytuacjach, w których byście powiedzieli jego, mówcie jeno. I tyle. No cóż, kochani rodzice, dziadkowie, wychowawcy, życzę Wam dużo cierpliwości i pogody ducha. Pozdrawiam serdecznie, ksiądz Dariusz Iwański.